Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w naszej galerii Zamek. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że dzisiaj postanowiliście spędzić to południe z nami i przy okazji skorzystać z tak bardzo cennego, wartościowego materiału, jakim jest ekspozycja, a potem film. Przede wszystkim witam ludzi, którym zawdzięczamy, że dzisiaj ta wystawa jest eksponowana u nas. Witam serdecznie pana generała Witwida von Vogla, członka zarządu Monachijskiej Fundacji Biała Róża. Wielkie brawa! W zasadzie ta wystawa jest u nas w Przemyślu. Dziękuję za tę inspirację, za ten pomysł i jesteśmy bardzo wdzięczni. A jest z panią też klasa, więc myślę, że szczególnie klasa niech panią powita, że ma tak doskonałe pomysły i preferuje i promuje tak dobre i szlachetne sprawy. Młodzieży. Proszę Państwa, no i osoby, które naprawdę wspierają kulturę i nie tylko. To są osoby z naszego miasta. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Ewa Sawicka, która jest wielkim, wielkim orędownikiem i kultury, i spraw związanych z tradycją, z historią Polski. I dziękuję, że w najważniejszych momentach spraw takich jak chociażby wystawy, imprezy kulturalne, jest zawsze z nami. Witamy panią przewodniczącą. Ja serdecznie witam pana Bogusława, naszego wspaniałego zastępcę prezydenta. Pan Bogusław Świeży też jest orędownikiem i kultury, i wszystkich spraw związanych z dziedzictwem kulturowym. Pomimo tego, że nie ma może w zakresie obowiązków i nadzoru nad naszą instytucją, ale zawsze nas dzielnie wspiera i promuje to, co my z kolei przekazujemy naszym wszystkim tym, którzy przychodzą na Zamek Kazimierzowski i mogą korzystać z oferty, jaką prezentujemy. Proszę Państwa, jest również z nami pan Jerzy Motylewicz, prezes Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Historycznego, bez którego też wiedzy historycznej nie moglibyśmy sobie wyobrazić jej pogłębiania tej wiedzy, więc bardzo serdecznie pana profesora witam. Witam wszystkich Państwa, pana doktora Janusza Polaczka, który bezpośrednio był zaangażowany w eksponowanie tych prac i zajmował się już organizacyjnie. No i wszystkich pracowników instytucji, media, a przede wszystkim młodzież, naszą wspaniałą młodzież, która myślę, że przekaże dzisiaj, po dzisiejszym spotkaniu, jeszcze innym i zachęci do korzystania. Dziękuję paniom profesorkom, które są tutaj z nami, że zachęciły młodzież do skorzystania z tej ekspozycji. Oddam głos teraz panu Januszowi Polaczkowi, który prowadzi temat tej wystawy. Szanowni Państwo, w samym środku nazistowskiej nocy w roku 1942 w Monachium zawiązała się konspiracyjna grupa, która nazywała się Białą Różą. Byli to młodzi ludzie, którzy nie wahali się dać wyzwanie złu. Zło, które wtedy było wszechobecne, przeciwstawili się zaczadzeniu praktycznie całego narodu. Wiedzieli, że są sami, wiedzieli, że większość społeczeństwa ich potępi,
ale pragnęli trwać w prawdzie, dawać świadectwo prawdzie i służyć tej prawdzie, może niekoniecznie w sposób zbrojny, ale właśnie uświadamiając rodakom cały tragizm sytuacji, jaki spotkał naród niemiecki. Zło bowiem rodzi się zwykle postępnie. A to zło, któremu nie było nazizm, miało swoje przyczyny i podstawy. Niemcy doświadczyły po I wojnie światowej wielkiego upokorzenia. Słusznie czy niesłusznie zostały obłożone wielkimi kontrybucjami wojennymi, które tak naprawdę nie były w stanie spłacić. Nałożył się na to kryzys gospodarczy, wielka bieda, bezrobocie, krzywda wielu milionów uczciwych w gruncie rzeczy ludzi. Właśnie na tej krzywdzie zaczął bazować pewien człowiek. Postać z początku wydawała się groteskowa, śmieszna, ale właśnie ten śmieszny człowiek z czasem stał się wielkim dyktatorem. Stał się człowiekiem, który zatrząsł Europę, Europą, który dokonał największych zbrodni w dziejach Europy. Ale żeby mógł to uczynić, musiał pierw dokonać destrukcji instytucji demokratycznych. Zostały zniszczone sądy, zostały podporządkowane tej dyktaturze wszystkie resorty siłowe, a powstały nowe organizacje o charakterze zbrojnym, paramilitarnym, SA, SS. Początkowo społeczeństwo niemieckie było z tego oczywiście zadowolone, bo znikło bezrobocie w sposób pokojowy. Niemcy zdawały się na początku odzyskiwać dawną wielkość, przecież podstawowym hasłem nazistów były wielkie Niemcy. Ale nie odbyło się w końcu bez wojny. Ta wojna z czasem po pierwszych wielkich triumfach zaczęła przybierać tragiczny charakter, także tragiczny dla narodu niemieckiego. Właśnie ci młodzi ludzie, jak wspomniałem, w samym środku zawieruchy wojennej, odważyli się dać wyzwanie. Nie mieli praktycznie żadnych sił, ale to, co proponowali, to, co było ich przesłaniem, później już po klęsce nazizmu, stało się podstawą nowych Niemiec. Co więcej, było to jakimś elementem wartości europejskich, tych wartości, dla których później dzięki tej Roberta Schumana powstały struktury europejskie z czasem przekształcone w Unię Europejską. O samej historii Białej Róży nie będę tu w szczegółach opowiadał. Opowiada je wystawa. Przedstawia je także film fabularny, który po zakończeniu całej uroczystości będzie wyświetlony w sali widowiskowej Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki. Teraz natomiast chciałbym poprosić o zabranie głosu przez pana generała brygady Wilfrida Fowla, emerytowanego generała Bundeswehry, członka zarządu monachijskiej Fundacji Biała Róża, który w sposób bardziej kompetentny przedstawi założenie, program, może coś powiem o historii tych szlachetnych ludzi.
General vorgestellt wurde. Ich bin ein General der Wehrmacht, nicht, ich sehe zwar alt aus, aber bei der Wehrmacht war ich nicht, sondern bei der NATO. Chciałem tylko zauważyć, że zostałem przedstawiony jako generał, ale jestem generałem NATO, a nie generałem Wehrmacht. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Schüler. Szanowny Panie Prezydencie, kochane Pani, kochani Panowie, kochani Uczniowie. Ich möchte Ihnen ein paar Dinge zu den handelnden Personen der Weißen Rose sagen. Es waren im Ganzen nur fünf und ein Professor. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat pięciu zaangażowanych w Fundację Białą Górze osób plus profesor. Am 18. Februar 1943 betraten während der Zeit einer der Vorlesungen in der Universität München eine Studentin und ein Student mit einer Tasche und einem kleinen Koffer die Universität in München. Sie war fast leer, weil die Vorlesungen stattfanden. Sie liefen in die erste Etage und haben dann eine Menge Flugblätter und Papiere hingelegt, die sich als Flugblätter nachher zeigten. Stapel vor die Türen der Vorlesungsräume gelegt und dann haben sie ganz schnell sich beeilt, diese Papiere loszuwerden, haben sie oben auf die Brüstung gelegt und nachher in einem Schwung von oben herunter segeln lassen in die große Universitätshalle. Das ist das, was Sie wahrscheinlich nachher im Film auch noch sehen werden. Die Blätter segelten nach unten, erregten Aufmerksamkeit, weil inzwischen die Universität geklingelt hatte, dass die Vorlesung zu Ende ist. Die Studenten strömten raus, nahmen sich die Flugblätter, lasen sie und die beiden, die die Universität betreten waren, das war Hans Scholl und seine Schwester Sophie, wurden auf dem Weg nach unten von der Gestapo festgenommen und zur Vernehmung der Polizei übergeben. 18. lutego w czasie wykładu pewien student i studentka trzymający torbę i małą walizkę przekroczyli progi pustoszującego w tamtym czasie gmachu Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W torbach znajdowały się kartki papieru, które oni poczynając od pierwszego piętra rozkładali małymi stosami przed salami wykładowymi, w których trwały jeszcze zajęcia. Kiedy doszli do trzeciego piętra, okazało się, że zostało jeszcze trochę kartek, wyłożyli je zatem na balustradzie i po usłyszeniu dzwonka zapowiadającego zakończenie wykładu i wyjście studentów z sali, zrzucili je w dół. Kartki pofrunęły na dół i wzbudziły zaciekawienie. Jak się później okazało, była to piąta ulotka w białej róży kolportowana przez Hansa Scholla i jego młodszą siostrę Sophie. Obydwoje zostali rozpoznani na dziedzińcu uniwersytetu jako sprawcy, aresztowani przez Gestapo i poddani dochodzeniu. Dołączył do nich ich przyjaciel Christoph Probst, który również był członkiem grupy oporu, był on autorem ostro sformułowanej ulotki, którą Hans Scholl miał wtedy przy sobie, został zatem również aresztowany. Nach den Vernehmungen haben sie ihren Widerstand zugegeben und sich dazu bekannt, weil ihr Gewissen es ihnen befohlen hat. Sie wurden durch ein deutsches Sondergericht von Hitler gesandt aus Berlin nach München am 22. Februar, also die drei, Scholl 1, Scholl 2 und Probst, zur Todesstrafe verurteilt am Nachmittag. Sie werden es im Film sehen können, um dann am Abend auf die Guillotine gelegt zu werden. Guillotine ist ein französisches Wort für Fallbein, Kopf ab, das passiert. Po przesłuchaniach, w trakcie których rodzeństwo Scholl przyznało się do działalności w grupie oporu Biała Róża, zostali skazani 22 lutego przez specjalnie do tego celu powołany sąd
na karę śmierci jeszcze tego samego dnia wieczorem straceni na gilotynie. Kolejni przyjaciele z kręgu Białej Róży, Aleksander Schmoller, Willi Graf i profesor Huber, trafili pod topór 13 lipca i 12 października Graf. Powodem tej zwłoki była nadzieja organu przesłuchującego na pozyskanie większej ilości informacji od przesłuchiwanych na temat działań opozycyjnych. Wezwanie do wszystkich Niemców zapowiadało, że wojny nie uda się wygrać. Hitler z matematyczną precyzją ciągnie naród niemiecki w otchłań, potem nadejdzie straszny i sprawiedliwy sąd. To są cytaty z ulotek, które były kolportowane. Jeszcze jedno bardzo znane zdanie. Zerwijcie płaszcz obojętności, który leży na waszych sercach. Decydujcie się, póki nie jest za późno. Jeśli policzymy, grupa obozu składała się z 5 studentów w wieku od 22 do 25 roku życia oraz ich profesora. Grupa powstała w wyniku przyjaźni i była rdzeniem całej organizacji. Dalsze kręgi natomiast tworzyli przyjaciele, którzy ich wspierali, przewożąc ulotki poza teren Bawarii, na przykład do Salzburga, Hamburga czy Saarbrücken. Rodzice, rodzeństwo, dalsi znajomi nie mieli o niczym pojęcia. Zostali to mimo to aresztowani tak samo jak inni członkowie grupy. Oprócz ulotek, aktywiści grupy oporu pisali po swoim powrocie z frontu wschodniego odezwy na murach uniwersytetu trudno zmywalną olejową farbą. Były to niebezpieczne akcje, przeprowadzane nocą, a oni sami, właściwie jako żołnierze w służbie sanitarnej, posiadali broń. Pozyskali ją na froncie jako lekarze lazaretu dywizji Krzack, obecnie nazywa się ta miejscowość Kegelarium. Jesienią 1942 roku studenci spędzili 3 miesiące w głównym punkcie opatrunkowym w lesie jako asystenci lekarza. Opatrywali tam rannych w wojnie. Bywało, że amputowano ręce, nogi, widzieli krew i śmierć. Wstrząsające doświadczenie. Innym razem, gdy podczas postoju ich pociągu w Warszawie byli świadkami straszliwej likwidacji getta żydowskiego w polskiej stolicy, ich pociąg stał niedaleko zamkniętych wagonów bydlęcych z Żydami, którzy byli transportowani do obozów śmierci. Gdy próbowali wspomóc zamkniętych ludzi drobiazgami, papierosami, wodą, chlebem, zostali przepędzeni przez policję. Im letzten, Flugblatt, also die Flugblätter befinden sich im Katalog, Ihre Lehre bekommen Sie sowieso, da können Sie nachlesen, was drin stand in diesen Flugblättern. Dort stand im letzten, Sie nannten es Aufruf an alle Deutschen, Sie waren ja nur 5 Personen, und erzählten und machten deutlich, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei. Das deutsche Volk, steht drin, wird von Hitler in den Abgrund geführt. Nachher, nach den Niederlagen, wird ein schreckliches, aber gerechtes Gericht kommen. Das sind Prophezeiungen, die dann eintraten 1945. Dann einer der berühmtesten Sätze, zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt. Sie meinten das deutsche Volk, eh alles zu spät ist. Pan generał przypomniał raz jeszcze najważniejsze treści ulotek, powtórzył wezwanie do wszystkich Niemców, w którym napisane było zerwijcie płaszcz obojętności, który leży na waszych sercach, decydujcie się, póki nie jest za późno. Podkreślano to raz jeszcze. Die Studenten waren alle zwischen 22 und 25 Jahre alt, also ein bisschen älter als einige von ihnen. Und sie hatten einen Professor, der älter war. Sie waren aber nicht allein, obwohl ich sagte 5 Personen, sondern das war der innere Kreis, der Kern. Um diesen Kern herum, wie in konzentrischen Kreisen in der Mathematik, legten sich vor ein Kreis von Freunden, die sie unterstützten, mit Geld, mit Papier, mit Briefmarken und die auch die Flugblätter in Deutschland weiter verteilten unter Lebensgefahr. Sie haben hier eine Karte
nachher. Und da können Sie sehen, wo die dann alle gelandet sind, produziert von 5 Personen. Przyjaciele członków tego wewnętrznego rdzenia białej róży starali się wspierać ich na wszelkie możliwe sposoby. A tak jak wcześniej wspomniałam, było to kolportowanie ulotek poza teren Bawarii. Była to również forma wsparcia finansowego, ale przede wszystkim rozpowszechnianie treści, które naprawdę nie były powszechnie znane Niemcom. Niemcy byli dostawali informacje zupełnie sprzeczne z tym, co tak naprawdę działo się na wojnie. Zatem jedynie dzięki tym ulotkom można było przemycić trochę prawdy, o której przeciętny niemiecki obywatel nie miał naprawdę żadnego pojęcia. Schon in ihrem zweiten Flugblatt, das erschien im Mai, Juni 1942, haben Sie etwas ganz Wichtiges als erste Deutsche der Öffentlichkeit gesagt. Und zwar steht dort drin, die Ermordung von 300.000 Juden Polens seit der Eroberung und dieses Flugblatt wurde bekannt in Deutschland und in Großbritannien. Die Zahl hatte Ihnen ein deutscher Ingenieur gesagt, der mit Ihnen befreundet war und der in Polen gearbeitet hat oder arbeiten musste. Aber die Deutschen, die das nun wussten, und die Alliierten blieben stumm und taten nichts. Już w drugiej ulotce. Pierwsze 4 zostały napisane przez Hansa Scholla i Aleksandra Schmorella. Donoszono Niemcom i Brytyjczykom o mordzie na 300 tysiącach polskich Żydów od chwili rozpoczęcia wojny. Liczba ta została pozyskana od zaprzyjaźnionego z grupą inżyniera, który musiał pracować na terenie Polski. Niemcy i alianci pozostawali głusi. Co chciała osiągnąć Biała Róża? Początkowo studenci zainteresowali się pracą w Jugendarbeit w ramach systemu nazistowskiego. Praca ta służyła właściwie tworzeniu iluzji i oszukiwaniu całego pokolenia. Któż nie chciałby być w Hitlerjugend? Dzięki temu żeglować, szybować, jeździć konno, śpiewać i podróżować. Szybko jednak młodzi ludzie rozszyfrowali wyznaczony cel. Nie chcieli stać się rasą panów, prowadzić wojen ani podwojów. Das Aufwecken und Aufrütteln und Erschüttern der deutschen Bevölkerung, insbesondere auch ihrer Eliten und Studenten, war durch die Übermittlung von Fakten ihr wichtigstes Ziel. Denn was wollten sie erreichen? Der Aufruf zur Sabotage und Widerstand, Sabotage in Fabriken, die Munition herstellten und so weiter, waren lebensgefährlich. Das hat sie aber nicht gehindert, es zu verkünden. Sie konnten die Zahl der Flugblätter auf 1.500 bis 2.000 steigern, weil sie eine kleine Maschine geschenkt bekommen haben, ein Geld für eine Maschine zum Abziehen. So ging das damals. Und deswegen die hohe Frequenz der Flugblätter. Aber die braven Deutschen, was machten die mit den Flugblättern? Sie taten nichts und brachten die Flugblätter brav zur Gestapo, zur Polizei. Najważniejszym celem grupy było obudzenie narodu, wstrząśnięcie nim poprzez przekazywanie faktów. Szczególnie tyczyło się to elit i środowiska studentów. Wzywali do sabotażu, do oporu, choć wiedzieli, że oznacza to zagrożenie dla ich życia. Dzięki nabyciu od przyjaciela maszyny do druku udało im się zwiększyć ilość drukowanych ulotek do 1500, nawet do 2000. Ale nadal porządni Niemcy nie robili niczego, zanosili grzecznie ulotki na Gestapo. Ja, diese Geschichte der nachfolgenden, also nicht getöteten, aber verhafteten Familienmitglieder ist besonders traurig, weil sie verschmäht wurden als Verräter, weil man ihnen sagte, ihr habt das Vaterland verraten nach 1945, die Neubürgerpartei, die Neudemokraten. Das hat lange nicht funktioniert.
Und alles andere ist Entwicklung. Rodziny zamordowanych i siedzących w więzieniach przyjaciół traktowane były w kraju przez wiele, wiele jeszcze lat po wojnie jako zdrajcy narodu. Przypadkowe spotkania na chodniku kończyły się przejściem na drugą stronę i niechętnym spojrzeniem. Dopiero od roku 1970 udało się nielicznym ofiarom, które przeżyły, zorganizować się właśnie w Białej Róży i założyć fundację. Pod energicznym kierownictwem Franza Józefa Müllera, widoczny na jednej z tablic, ma tam 16 lat, powstał zarząd organizacji Stowarzyszenie dla Członków i Kręgów Przyjaciół. Miasta, z których pochodzili członkowie Białej Róży, Bawaria, wsparły również finansowo stowarzyszenie. Natomiast uniwersytet utworzył muzeum w miejscu zatrzymania studentów i przekazał na cele stowarzyszenia pomieszczenia biurowe. Reputacja i uznanie dla pracy stowarzyszenia potwierdzają fakty nazwania licznych szkół, ulic i placów nazwiskami członków Białej Róży. In Zusammenwirkung mit Stiftungen, Industrie, Spenden einzelner Künstler, Politiker und der Wirtschaft wurde erreicht, dass wir heute eine Denkstätte in München haben und dass wir Wanderausstellungen, so wie diese, für alle Länder haben, in denen die Deutschland erobert, besetzt und ausgebeutet und ruiniert hat. Hauptzielgruppe unserer Tätigkeit in der Stiftung ist neben der generellen Information, und ich war jetzt Beauftragter für Ost- und Mitteleuropa, Mittel seid ihr, die Polen, haben gesagt, wir sind nicht Osteuropa, also bitte war ich 19 Jahre tätig in diesem Raum nach meiner Pensionierung. Und das, was geschehen ist, ist vor allem den Studenten, den jungen Studenten und den Schülern der Völker zugute gekommen. Und ich habe immer faire Gespräche, auch als ehemaliger NATO-General in Russland erlebt. Und wir haben die schlimmen Ereignisse des Krieges in Deutschland aufgearbeitet. Das kann ich wirklich sagen und ich habe es erlebt. Und die Schuld ist Deutschland teuer zu stehen gekommen, es hat gebüßt, und aber dieses liegt jetzt schon 3 Dekaden zurück. Die dritte Generation, das seid ihr, sieht heute im Frieden in Europa die Zukunft. Und der Frieden und das Wohlbefinden in Europa ist die Zukunft. Es geht nicht nur national, sondern es geht nur international mit Europa. Wir haben keine andere Wahl. Und Europa endet nicht am Bug. Möge es gelingen, dass die Politik getrennt werden kann, den Zustand von Frieden, in der Historie Europas ein Ausnahmezustand war, wenn Sie die letzten 400 Jahre schaffen oder Ihr Land betrachten, Freiheit und einen angemessenen Wohlstand zu bewahren. Meine letzten Worte gelten der Direktion, der Leitung des Hauses, dieses charmante und wunderschöne Gefühl, hier in einer großen Burg zu sein. Und ich danke den beiden Damen. Ostatni akapit naszego wykładu. We współpracy z fundacjami przemysłowymi, darowiznami osób prywatnych z kręgu polityki, sztuki, gospodarki udało się doprowadzić do tego, że dziś dysponujemy kilkoma muzeami i wystawami ruchomymi w języku krajów, w których prezentowana jest wystawa. Wystawa trafia do krajów, które ucierpiały przez Niemców wskutek wojny, zostały zaatakowane, zrabowane, zrujnowane. Głównym celem naszej działalności, obok informowania, jest zwrócenie uwagi na fakt, że to młodzi ludzie tworzyli grupę oporu. Trzecia generacja narodów, czyli wy, młodzi ludzie, patrzy dziś pokojowo w przyszłość. Ta przyszłość zwie się Europą. Europa nie kończy się na Bóg. Życzmy sobie, aby udało nam się zachować mimo polityki ten stan pokoju, który przecież w historii Europy jest czymś wyjątkowym.
Życzmy sobie, abyśmy zachowali wolność i dostatek. Dziękujemy.
danke Ihnen beiden ganz besonders, Herr Präsident, Frau Präsidentin des Stadtrates. Da Sie wenig Zeit haben und nicht alle Schilder lesen können, haben wir im Katalog alles abgebildet, in polnisch, also bitte sehr, darf ich Ihnen überreichen? Hat schon gelesen. Haben Sie für den Herrn Stadtpräsidenten? Madame, sehr schön. Dann kann ich Ihnen nur für die Worte danken. Und das kommt von Herzen, weil in der heutigen Zeit hört man auch anderes, aber das soll uns nicht verdrießen, dass ich auch nach vorne aus Europa bleibe, inzwischen. Dann, China hat sicher viel anderes übrig. Danke.